Oto zostanie z nami. Zapraszam cię, Mariusz. Ja jestem pod wrażeniem. Zacznę może od początku, bo naprawdę tutaj cała moja tutaj przedmówczyni zrobiła tak mnóstwo fajnych rzeczy, że aż żal mi zaczynać. No ale dobrze. Czy widać moją prezentację? Może tak. Tak. Dobra, bo najważniejsze, ja nie będę tutaj się, bo jestem ścisłowcem, tak jak i tutaj moja poprzedniczka, więc my raczej nie należymy do osób, które tu będą emanować mnóstwem informacji, zdjęć, grafik, czy nie wiadomo, czym jeszcze my wolimy działać. Tak trochę wstęp miałem dość ciekawy. To gdzieś tam faktycznie na całym świecie faktycznie już jesteśmy, bo podobnie jak tutaj ta młodzież licealna, my jesteśmy przedstawicielami, my, bo ja mówię o swoich uczniach, jesteśmy przedstawicielami szkoły podstawowej. Szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, bo to warto podkreślić, nasi uczniowie w dużej mierze, bo to przeważającej większości są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I dla nich zaangażowanie w jakikolwiek projekt jest też zaangażowaniem społecznym i pozwala im na to, że oni mogą w tej codziennej, szarej rzeczywistości zaistnieć, pokazać się, że są i że mają fajne umiejętności, fajną wiedzę i potrafią też dużo zdziałać. Ja jestem pod wrażeniem tego, co robi młodzież, która po prostu angażuje się w tak wspaniałe projekty międzynarodowe, że chyba normalnie sam zaczynam zazdraszczać i sam się tutaj zacznę pod to podłączać. Natomiast my działamy trochę w mniejszym programie. Co prawda my zaczęliśmy swój własny projekt i powiem tak, projekt jest autorstwa moich uczniów, uczniów klasy 8 czy klasy 5, bo ja mam podwójne wychowawstwo. Jakby nie poczuł, to też jest taki fenomen. I oni sobie wymyślili projekt. No ja jestem od tego, żeby ten projekt trochę wspomóc i żeby podpowiedzieć pewne rzeczy, czy znaleźć partnerów, z którymi mogą to realizować. Wstępnie nasz projekt miał być projektem już znanym dla wszystkich o platformie Twinningi, czyli miał być takim europejskim, bo partnerów europejskich mamy sporo. Ale że faktycznie ja mam gdzieś tam różne doświadczenia z krajami już poza Europą, bo Uniwersytet Illinois, z którymi współpracujemy już jakiś czas na różnych projektach, więc postanowiliśmy też zaprosić partnerów spoza Europy i nasze oczekiwania trochę przeszły realia, bo się okazało, że tak naprawdę mamy wszędzie pełno. Otóż dołączyły do nas Indie, dołączyły nas Stany Zjednoczone, dołączyła Nigeria, Kenia, Australia, Kanada, Macedonia i tak moglibyśmy wymieniać. Przepraszam, ten projekt faktycznie nam troszeczkę się wymykał spoza takich granic gdzieś kulturalnych i zaczyna się rozbudowywać się w niesamowitym tempie, bo my w sumie planowaliśmy ruszyć z projektem już dawno, ale ze względu na to, że nasza pandemia, dwa, że prowadzący partnerzy i nowe pomysły, bo chcemy, żeby projekt był wspólnie zrealizowany z naszymi uczniami, się modyfikuje. No ale o co chodzi w projekcie? Bo tak naprawdę pytanie najważniejsze to do uczestników. Czy Państwo się angażujecie w projekt? Proszę Cię. Nie, ja chcę tylko się zapytać technicznie, czy tak ma być, że widzimy jeden slajd cały tak, czas. Tak, ja przełączę. Dobrze, Tak, spoko. Uwaga techniczna. Czy ja bym chciała zaangażować naszych uczestników? Czy Państwo realizujecie w swoich codziennym życiu, w codziennych zajęciach projekty? No bo tu już nasza jedna poprzedniczka powiedzie, że pracujemy w tym projektu, ja po prostu jestem zachwycony. Ale czy reszta nauczycieli faktycznie pracuje nad tym projektem? Czy woli na zasadzie suchego wykładu, mini wykładu, pogadanki, czy standardowych metod? Ja nie jestem nauczycielką, Agata z tej strony, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy pracować projektowo, to warto mówić, że potem to czeka waszych uczniów w pracy, że projektowo jednak się pracuje i pracuje się międzynarodowo i pracuje się technologicznie i te wszystkie aspekty będą super istotne, więc ja mogę powiedzieć tak, jak ja chodziłam do szkoły, to się nie pracowało projektowo i to jest wielka szkoda, bo tego potem trzeba się uczyć od początku, a jeżeli chodzi o tych, którzy teraz pracują projektowo, tutaj Mariuszu, ty mówiłeś, że jesteś w specyficznej sytuacji, bo to nie jest szkoła publiczna, tylko szkoła prywatna, mój syn też do takiej chodzi, ale faktycznie widzę, że tam, gdzie on projektowo może się zaangażować, to angażuje się bardziej. Nie wiem, czy ten wsad nie nauczyciela był jakkolwiek użyteczny, ale to musiałam się powiedzieć. Bardzo istotny, nie, bardzo istotny. Właśnie też może o to chodzi, żebyśmy też mieli jakąś informację zwrotną, nie tyle od nauczyciela środowiska nauczycielskiego, co środowiska zewnętrznego, żebyśmy mieli dowód na to, że to, co robimy, jest faktycznie ma sens i ma jakiekolwiek realia. Tak, bo my coś zmieniamy w edukacji, no ja jestem tym, który po prostu tam naciska i walczy niesamowicie, żeby odejść podręczniku, bo ja z chęcią bym te podręczniki spalił na wielkim, cudownym stosie, zrobił takie całopalenie, ognisko, zrobił taki wielki sabat. Nie rób tego, bo CO2.
No właśnie to, dobra, no to jest okej, okay, ale z drugiej strony byłby po prostu niesamowity limit, bo odczuwałbym na przykład dostęp do tej niesamowitej rzeczy, jaką jest podręcznik, tak? I zacząłby zacząć myśleć inaczej. Bo to nie jest tak, że uczniowie muszą pracować z podręcznikiem. Podręcznik jest fajny, okej. Okay. On się przydaje w momencie, kiedy chcemy sobie coś powtórzyć, utrwalić, poszukać informacji, bo umiejętność wyszukiwania informacji jest ważna. Ale patrzmy na to, że nasi uczniowie, nasze dzieciaki są bardzo elektroniczne, bardzo cyfrowe. Oni siedzą przed komputerem, przed telefonem całymi dniami. To jest coś, co jest dla nich normalne. Oni się z tym wychowują. Zacznijmy to wykorzystywać w dobrej wierze. Ja nie mam tak, że na przykład nie mogą mieć telefonu w lekcji. Mogą mieć, ale oczywiście w konkretnym działaniu. Szukamy informacji. Ja rzucam tematem, chociażby, nie wiem, genetykę w 8 klasie, poszukajcie mi e-book Karol Darwin. Szukają informacji w internecie. Szukają informacji, że zrobić z tego plakat, zrobić z tego jakąś prezentację, cokolwiek. Ale szukamy prostych metod, prostych rozwiązań. Natomiast tu poszli bardzo daleko, wyślij sobie projekt, który ma być, na początku miał być zwykłą maskotką, jako maskotkę, teraz ciężko mi pokażę, którą sobie uszyliśmy, która pójdzie sobie w świat i będzie fajnie. Okazało się, że na tym się nie skończyło. Zaczynamy wciągać inne przedmioty. Zaczynamy wciągać matematykę, bo robimy sobie arkusz, w którym nasi uczniowie, uczniowie z innych szkół, ale również dorośli, również środowisko lokalne będą wypełniać informacje, ile wody zużywają w swoich miejscowościach, bo projekt dotyczy głównie wody. Potem okazuje się, że nasza maskotka będzie podróżowała, będzie zwiedzała różne części świata, będziemy robili z tego książkę, będziemy opisywali przygody, będziemy robili z tego fotoalbum, będziemy z tego robili mapę, taką mapę świata, gdzie będzie podróżował, na tej mapie będziemy zaznaczali poszczególne miejsca. Chodzi nam geografia, chodzi nam chemia, bo przecież z tej wody trzeba coś działać, jak tą wodę oczyszczają, jak tą wodę wykorzystują, gdzie ta woda się znajduje. Tu możemy szukać tysiące pomysłów, ja bym tu mógł siedzieć godzinę wam opowiadać. To nie o to chodzi. Tak naprawdę próbowałem pokazać, że z każdego drobiazgu, najniższego tematu można zrobić fajny pomysł, fajny projekt. I tak naprawdę to nie my go mamy robić, ale to mają robić nasze dzieciaki, mają robić wasi uczniowie. My jesteśmy tylko od tego, żeby odpowiednio tą plastelinę ugniatać i popychać do przodu. A od czego tak się naprawdę zaczyna? No oczywiście zaczęliśmy od projektu, więc zrobiliśmy sobie wewnątrz jakiś tam konkurs, nazwijmy to konkursem, na taki baner. No i dzięki wymyślił sobie na przykład logo projektu Water, żeby był projekt międzynarodowy. My zachęcamy innych uczniów również z innych szkół, żeby zrobić to samo, wybierzemy najciekawszą pracę, zrobimy wspólne logo projektowe, które ruszy dalej. Może być to papierowe, bo pamiętajmy o tym, że nie wszystkie dzieci pomimo wszystko mają dostęp do technologii cyfrowych. Nasi uczniowie, to może podkreślić inaczej, nasza szkoła jest niepubliczna, jest prywatną szkołą, ale my działamy na prawach szkoły publicznej i jesteśmy całkowicie bezpłatną szkołą. Nasi uczniowie to nie są tylko ci uczniowie, jakby się mogło wydawać z tych bogatych środowisk, którzy mają kupę kasy, będą nam płacić za to, my uczymy. Absolutnie nie. My mamy środowisko bardzo zróżnicowane. Mamy uczniów, którzy pochodzą ze środowisk bardzo ubogich, wspomaganych przez różne organizacje i tak dalej. Więc tutaj tym dzieciakom dajemy zielone światło. Słuchajcie, nie możesz czego zrobić w domu, zrób to w szkole, ale zrób to. Naucz się pewnych umiejętności, które będą potrzebne. No i tu zaczyna się kwestia już języka, tak? Bo skoro projekt naszego projektu zaprosiliśmy szkołę również z Wrocławia, która jest szkołą publiczną, tu są nasi młodsi partnerzy, którzy z nami też uczestniczyli, a na zdjęciu widzicie naszą maskotkę. Prosta maskotka, prosta rzecz, którą chcieliśmy stworzyć i właśnie w prostocie jest siła. Bo to nie ma być coś skomplikowanego, coś pięknego, coś wizualnie pokazanego. To ma być coś, co robią dzieci i dzieci to chcą pokazać. No ale żebyśmy my to zrobili, żeby dzieci to zrobiły, moi drodzy Państwo, moi drodzy nauczyciele i nie tylko, ale również rodzice, to wy to zróbcie. Wy im to pokażcie, wydajcie im na to szansę. Zacznijmy ich motywować, zacznijmy ich zachęcać, zacznijmy pokazywać, że każdy problem jest ważny. Ekologia, która jest na co dzień tematem bardzo głośnym, bo przecież mamy tego w mediach mnóstwo, tak? Mówimy o oczyszczaniu śmieci, o segregacji odpadu, oczyszczaniu wody. Tysiące możemy szukać przykładów. My to wszystko wiemy, my to wszystko słyszymy. Co my z tym robimy? Tak naprawdę nic, absolutnie nic. O Boże, jaki to wielki problem, niech oni zaczną coś z tym robić. Nie, to nie oni, to my. Ale żebyśmy my coś zrobili, to nauczmy tego dzieci. A żeby dzieci tego nauczyły, dajmy im to zrobić. Jak dziecko przychodzi z jakimkolwiek pomysłem, choćby czasami nie do końca przemyślanym, nie zabijajmy go, a wręcz przeciwnie, ukierunkujmy go w dobrą stronę. Zobaczcie, prosty przykład, ona na przykładzie moich dzieciaków, prosty projekt, zróbmy coś o wodzie, zróbmy sobie plakat, zróbmy sobie wycieczkę do oczyszczalni, coś, co jest standardowe w szkołach, wszyscy to robimy. Nagle to poszło na cały świat, nagle okazało się, że mamy mnóstwo zainteresowanych, wszyscy chcemy coś to robić. Zrobiły to dzieci, no? I o to głównie chodzi. O to głównie chodzi, żebyśmy my się zaangażowali. No co z tym projektem dalej? Tu mamy przykład już naszego kolegi, który wspomaga nas językowo, no bo język angielski jest językiem obcym, tak? Ja jestem pokoleniem języka rosyjskiego, nie uczyć rosyjskiego i języka Gagawari Paruski, a jak to teraz będę po angielsku, tak?
No więc mój angielski, drodzy Państwo, i tutaj też chcę zachęcić, kali chcieć kupić chleb, ale kali nie mieć pieniądza i nie wiedzieć, jak to zrobić, ale musi się jakoś poradzić. I tego też chcemy nauczyć dzieci, żeby kiedy się kontaktują z partnerami ze szkół partnerskich, niekoniecznie anglojęzycznych, bo szkoła z Hiszpanii po angielsku wcale nie mówi lepiej od nas. Szkoła z Francji mówi po francusku, angielskiego się uczą. Szkoła z Indii, o matko, ich angielski jest po prostu rewelacyjny, gul, 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 gul. Ale musimy się dogadać, tak? I oni się próbują dogadać, oni się w tym momencie nie wstydzą, bo ja im pokazuję, słuchajcie, i kiedy ja mówię po angielsku, wy mnie poprawiacie, bo ja powiedziałem coś źle. Czasem robię nawet to celowo błędnie i oni siedzą z tyłu, ale pan powiedział nie tak i tłumaczą mi, jak to powinno być. No i bajera, nie o to chodzi. Oni mają się nauczyć, to oni mają się komunikować, oni mają ten znak. Ja popełniam błędy, wy popełniacie błędy, ale zobaczcie, oni mnie rozumieją, wiedzą, o co chodzi. Tak? Teraz szkoła z Indii, która zaczyna mówić do nas po angielsku, oni po prostu mieli takie oczy, zaczynają się śmiać. No ale teraz proste pytanie, z czego wy się śmiecie? A czy wy mówicie po angielsku lepiej? Bo to słuchajcie, połączymy się zaraz z Wielką Brytanią i niech oni coś przepytają z angielskiego, zaczynamy jakby sobie radzić. No to niekoniecznie. Prosta zasada. W tym momencie dzieciaki, które też z różnych powodów się wstydzą, z różnych powodów czują się wykluczone społecznie, nagle mogą też znaleźć się w tym miejscu, tak? Bo one mają swoją cegiełkę. Damy im proste zadanie do zrobienia. Nie musi być to komunikacja, nie musi być to stworzenie strony internetowej, nie musi być to wykorzystanie jakiejś ICT w nauczaniu. Zwykły plakat, zwykłe dopilnowanie chociażby tego, że dzieciaki mają jakieś zadania i to dziecko będzie pilnowało, ty masz do tego i tego dnia coś wykonać. Ono się będzie czuło docenione, będzie się czuło zauważone i będzie częścią projektu i ono w przyszłości też będzie miało, uczyło się zadaniowo. Są zadania, które muszę wykonać i których muszę dopilnować. Możemy tutaj działać na wszelkie sposoby. Jedziemy dalej. Ja osobiste, swoje własne osobiste dzieci wykorzystuję do projektu Sony na takie życie. Też się muszą zaangażować, też bawią się różne rzeczy i tak jak widzicie, korzystaliśmy z projektu, postanowiliśmy sobie popływać na żaglówce, a co fajnie było. Ale podwiedziliśmy też, jak widzicie, naszą maskotką inne miejsca. Nie tylko nas jest krajobrazowy park, do którego postanowiliśmy pojechać i postanowiliśmy zobaczyć tą wodę na żywo. No bo woda, jaka jest, wszyscy wiemy, jak się w niej wykąpać też potrafią, ale się okazuje, że nawet w tej wodzie coś żyje. Tak? Jak ja idę na lekcję jako biolog, i zacznie pokazywać obrazki, rogatka, pogrzaby, bociana, no fajnie, no super, no po 5 minutach mi zaczniemy zasypiać, no bo wszyscy to wiemy. Ale kiedy idziemy gdzieś na zewnątrz, mówi to osoba, której nie znają, pokazuje im na żywych przykładach, pokazuje im te ptaki, nawet jak one są tam wypchane, ale są, to okazuje się, że nagle ten przedmiot staje się ciekawszy. I to tego też będę namawiać, żebyśmy wyszli z tych stereotypów lekcji podręcznikowych i z takiego wykładowej rzeczy. Wyjdźmy na zewnątrz, nie bójmy się cokolwiek z tym zrobić. Ostatnio, bo tu Klara tak sobie nie wspomniała, ale już się będę chwalić, mam okazję, organizujemy raz w miesiącu spotkania między dla nauczycieli z całego świata. Każdy miesiąc spotkanie na inny temat, rozmawiamy na temat edukacyjny. Jednym ze spotkań była nowa nauczycielka z Kenii. Bardzo fajna, bardzo sympatyczna, świetnie mówiąca po angielsku, to wam przypowiedzieć naprawdę, bo super. Potem się okazało, że ona ma trochę większą rolę, bo tam jest przy Ministerstwie Edukacji i ona mówi wprost, no słuchajcie, jak my mamy lekcję o liczenia, to nie robimy tego w klasie. Wychodzimy pod drzewo, liczymy liście na drzewie. Przy okazji zrobimy biologię, bo poznajemy gatunki drzewa. Poznajemy też zwierzęta, które tam żyją. I tak naprawdę my cały dzień spędzamy nad jednym tematem, ale robimy to na zewnątrz. Kolejnego dnia jedziemy gdzieś indziej i uczymy się czegoś innego, innych tematów. No, dlaczego my tego nie zrobimy? To nie jest tak, że my nie możemy. To nie jest tak, że nie mamy możliwości. Wystarczy, że będziemy chcieli. Ja nie mówię, że musimy na każdej lekcji całymi dniami wychodzić na spacery, tak? Po parkach czy nie w jakich miejscach, ale po prostu wyjdźmy z tymi dzieciakami. Dajmy im jakąś szansę albo dajmy szansę im coś zrobić. Bo projekt to nie tylko to, że my siedzimy i oni robią plakaty, albumy, czy łączą się z innymi krajami, ale projekt to też ich inicjatywa. Oni mogą dostać zadanie do zrobienia, mogą opracować projekt, zaciągnąć to społeczeństwo lokalne, popytać o coś, popytać swoich rodziców, najbliższych sąsiadów i z tymi wynikami przyjść do nas na lekcję i nam o tym powiedzieć. To jest fajne, żebyśmy my ich aktywowali. Jak widzicie, my też staramy się eksperymentalnie podchodzić do tematu. To są proste doświadczenia, nie wymagają odczynników chemicznych, nie wymagają skomplikowanych laboratoriów. Wystarczy naczynie, może być to zwykła szklanka, którą pewnie zapewne w szkołach też macie, bo w biurkach są pochowane tysiące fajnych rzeczy, które my używamy i nie daj Boże ich dotykać. Weźcie tą szklankę, nalejcie tam wody, przyniesie trochę oleju, wrzućcie do kontaminacji i macie eksperyment. Prosta sprawa. Niby każdy to robi, ale pytanie, jak jeśli my to zrobimy, pokażemy, to fajne, ale dajmy to dzieciakom.
żeby to dzieciaki zrobiły. Niech one mają z tego frajdę, niech one powiedzą, co się stało, niech one szukają w tych telefonach, dlaczego naszło takie zjawisko, jaki gaz się wydzielił, jaka jest reakcja chemiczna, jak to zapisać wzorem. Możemy tu szukać tysiąca rozwiązań. Tu mamy naszą kropelkę, która, tak jak powiedziałem, odwiedziła różne rzeczy, odwiedziła różne miejsca i odwiedza już teraz kraje europejskie. Kiedy już będzie gotowy szablon, ja oczywiście tutaj za pośrednictwem Wiki Szkoły udostępnię nam link do strony, na której ta kropelka będzie wędrowała i na której będą te wszystkie elementy. My oczywiście też będziemy udostępniać zdjęcia, które dostaniemy naszych partnerów, bo ma być to globalne, ma być to poruszające. Mam nadzieję, że też wy znajdziecie jakiś projekt, jakiś pomysł, który zachęci was, waszych uczniów do aktywnego działania. Przede wszystkim, żebyśmy byli aktywni. Nie chodzi o to, żeby się chwalić sobą, chociaż fajnie by było, jakby nauczyciele w końcu zadostaliby z całym mnóstwo świetnych nauczycieli, którzy mają świetne, wspaniałe pomysły, świetne do realizacji, ale po prostu was nie widać. Pokażcie się światu. Po prostu. Dzięki. Bardzo dziękuję. Widać, że masz już wprawę w tych przemowach, bo wykładowo wszystkie elementy.